Grzyb i Binienda wygrali 4 z 5 niedzielnych odcinków specjalnych i zwyciężyli w rajdzie Śląska. Trudne warunki, zmienna pogoda. Raz był mocny deszcz, raz ten deszcz przechodził. W jednych miejscach było błoto, w drugich go nie było. Naprawdę było piekielnie ciężko. Wszystkim się wydawało po zapoznaniu, że ta pętla niedzielna będzie łatwa. Szybka, tutaj sobie poskręcamy, a jak się życie tutaj nas przekonało, że jednak nie było tak łatwo. Ponad 17 sekund do dwukrotnych mistrzów Polski stracili Christensen i Johansson. At the end, we are here, no damage on the car, no drama on the stages, no moments, nothing, so we will be satisfied with the podium place. Na najniższym stopniu podium stanęli Wróblewski i Wróbel. Jechaliśmy później szybko, naprawdę kilka bardzo fajnych odcinków. Drugie miejsce na Power Stage'u, jesteśmy dalej w grze o mistrzostwo, więc to się liczy. Aż 4 załogi odpadły z rywalizacji na OS-ie 10. Z trudnymi warunkami nie poradzili sobie bracia Szejowie, Płachytka Nowaczewski, Poloński Sitek oraz Byśkiniewicz i Siatkowski, którzy zanotowali bardzo groźnie wyglądający wypadek. Złapaliśmy na zewnętrznej troszeczkę trawy i lecieliśmy na przepust, uderzyliśmy w przepust i później lecieliśmy rowem, uderzyliśmy przodem, lewym przodem w słup i zaczęliśmy posiłkować, dechować. Sobczak i Marczewski pewnie wygrali klasyfikację 2WD, a do tego ukończyli rajd na wysokim, 5. miejscu w generalce. Trochę mało cieszy to 5. miejsce w generalce, ze względu na to, że no, chłopaki mieli tam mega pecha. Na jednym odcinku chyba poległy 3 albo 4 R5. W klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski prowadzenie utrzymali Christensen i Johansson, ale ich przewaga nad Grzybem i Biniendą jest minimalna. Do końca zmagań pozostały tylko 2 rundy. Najbliższa już za 3 tygodnie. Rajd Wisły.